Witam Państwa bardzo serdecznie w kąciku statystycznym. Dziś przedstawimy Wam statystykę, którą już prezentowaliśmy, ale dla skoków męskich. Dziś zajmiemy się skokami kobiet, a mianowicie podium z rzędu. Już nie będę mówić ile, bo to aż nie ma sensu. A więc zacznijmy. A nie, jednak, przypomnijmy jeszcze kryteria. Szóste miejsce to maksymalny limit odejścia od podium. Liczymy również konkursy opuszczone. A w przypadku żeńskich skoków, to jest różnica do męskich, trzeba mieć minimum 3 podia z rzędu. A więc zacznijmy całą klasyfikację. 14 miejsce Irina Awakumowa. 6 podiów w sezonie 2013-2014 na czysto. I tylko tyle, gdyż Rosjanka nie mieści się w żadnych innych kryteriach. 13 miejsce Anette Sagen. 3 razy na czysto, sezon 11-12-12-13, ale gdyby wyjąć Sochi, 11 miejsce i Ramzał, 8 miejsce, wedle krytycznych byłaby 11 razy z rzędu na podium w sezonie 2011-2012-2012-2013. 12 miejsce Chiara Helc, 8 podiów na czysto w sezonie 2019-2020, a wedle wytycznych byłaby 13 razy z rzędu na podium w sezonie 2019-2020. Miejsce 11, Maja Ftić. 3 razy na podium na czysto w sezonie 2015-2016, lecz wedle wytycznych byłaby 14 razy na podium w sezonie 2015-2016-2016-2017. Wchodzimy do pierwszej dziesiątki i zaczynamy. 10 miejsce, Julian Zeifert. 5 razy na czysto w sezonie 2018-2019, a wedle kryteriów Niemka zameldowałaby się 14 razy z rzędu na podium w tymże sezonie. 9 miejsce, Ewa Pinkenling. 6 razy na czysto na podium w sezonie 2019-2020, ale gdyby wyjąć dwie wpadki, czyli 11 miejsce w Klingenthal i 13 miejsce w Oberstdorfie, wówczas wedle wytycznych Austriaczka byłaby 14 razy z rzędu na podium w sezonie 2019-2020. 8 miejsce Jacqueline Zaitz-Friedberger. 5 podiów na czysto w sezonie 2012-2013, ale gdyby wyjąć 9 miejsce w Lillehammer, 7 miejsce w Sochi, 8 miejsce w Szonach, to wedle wytycznych Austriaczka byłaby 22 razy na podium w sezonie 2011-2012-2013-2014. 7 miejsce Yuki Ito. 5 podiów na czysto w sezonie 2016-2017, ale gdyby wyjąć 8 miejsce z Niżnego Tagiłu i 7 miejsce z Kinzenbach, to wedle krytycznych Japonka znalazłaby się 27 razy na podium w sezonie 2016-2017, 2017-2018. 6 miejsce Sara Hendrickson. 13 podiów na czysto w sezonie 2011-2012-2012-2013. Ale gdyby wyjąć 5 wpadek, czyli 9 miejsce w Hinterzarten w sezonie 2011-2012, 7 miejsce w Sochi i w Ramzał oraz 11 w Szonach, a także 7 miejsce w Sapporo w sezonie 2012-2013, to wedle kryteriów Amerykanka znalazłaby się 29 razy z rzędu na podium w sezonie 2011-2012-2012-2013. A teraz wchodzimy do Wielkiej Piątki. A Wielką Piątkę otwiera Karina Vogt. 6 podiów na czysto w sezonie 2014-2015, ale gdyby wyjąć 4 wpadki. 10 miejsce w Trondheim w sezonie 2012-2013. 7 miejsce w Hinterzarten i 13 w Sapporo z sezonu 2013-2014, a także 19 miejsce w Lillehammer i 7 w Sapporo w sezonie 2014-2015, to wedle wytycznych byłaby 32 razy z rzędu na podium w sezonie 2012-2013, 2014-2015. 4 miejsce Katarzyna Althaus, 6 podiów na czysto w sezonie 2017-2018, ale gdyby wyjąć 5 wpadek, 14 miejsce w Zao w sezonie 2016-2017, 7 miejsce i 8 w Oberstdorfie w sezonie 2017-2018, a także 8 miejsce w Zao i 10 miejsce w Lubnie w sezonie 2018-2019, to wedle wytycznych byłaby 54 razy z rzędu na podium w sezonach 2016-2017-2019-2020. A więc zaczynamy Wielką Trójkę. Na miejscu trzecim najniższy stopień podium Maren Lundby. 17 razy z rzędu na czysto na podium bez żadnych wytycznych w sezonie 2016-2017 i 2018-2019. Ale gdyby wyjąć 4 wpadki, 8 miejsce w Hinzenbach w sezonie 2016-2017, 22 w Lillehammer, 9 w Premanon,
siódme w Czajkowskim w sezonie 2018-2019 to Norweszka zakończyłaby zmagania 68 razy z rzędu na podium w sezonie 2016-17-2019-20. A warto przypomnieć, że ten rekord jest jeszcze do wyśrubowania, gdyż Maren zakończyła sezon na podium, wygrywając zawody. Drugie miejsce, Austriaczka Daniela Iraszko-Stolz. 8 podiów na czysto w sezonie 2014-2015, ale gdyby wyjąć 8 wpadek, siódme miejsce w ZAO w sezonie 2011-2012, siódme i siódme miejsce w Czajkowskim, dziewiąte i piętnaste miejsce w Sapporo w sezonie 2013-2014, ósme miejsce w ZAO w sezonie 2014-2015, dziewiąte i trzynaste miejsce w Lubnie w sezonie 2015-2016, to wedle wytycznych Daniela Iraszko-Stolz uplasowałaby się 79 razy z rzędu na podium w sezonach 2011-2012, 2016-2017. No i miejsce pierwsze. Wszyscy się jej tutaj spodziewali, bowiem na czysto deklasuje wszystkich. Była 27 razy z rzędu na podium w sezonie 2012-2013-2014-2015 bez żadnych wytycznych. Czyli tak Janne Ahonen miał 13, tak ona ma 27. Natomiast wedle wytycznych i po odjęciu 4 wpadek, 12 miejsce w Sapporo w sezonie 2012-2013, 7 miejsce w ZAO, 8 w Hinzenbach w sezonie 2014-2015 i 7 miejsce w Rasnowie w sezonie 2017-2018 byłaby aż 110 razy z rzędu na podium w sezonie 2011-2012, 2018-2019. Pogrom totalny. A warto wspomnieć, że w poprzedniej statystyce, którą właśnie żeśmy liczyli, Matti Nykänen, który zdeklasował rywali absolutnie, miał 104 podia z rzędu. Czyli co na to wykazuje? Sara Takanashi pobiła wielkiego mistrza Matti Nykänena o 6 podiów z rzędu. No to jest fenomen na skalę światową. No, nie bez kozery jest nazywana Schlierenzauer w spódnicy. Tak prezentuje się cała klasyfikacja. No, stosunkowo podobnie do klasyfikacji męskiej, bowiem drugie miejsce również sięgało okolicy 79 podiów, a trzecie około 68. To było na tyle. Ja tymczasem dziękuję za dziś i do widzenia. This is my one regret.